przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. 14 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Z Sum ewakuowano 5 tysięcy ludzi, w dalszym ciągu trwa rosyjski ostrzał Kijowa, Charkowa, Mariupola, Mikołajowa i Czernichowa. Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję Polski przekazania myśliwców MiG-29 Ukrainie za pośrednictwem USA i NATO. Zapowiadają natomiast rozmieszczenie w Polsce dwóch baterii rakiet Patriot. Prezydent Biden wprowadził zakaz importu ropy i gazu z Rosji. W Unii Europejskiej nie ma jednomyślności co do przyjęcia tego typu sankcji. Trwa eksodus uchodźców z Ukrainy. Uciekło już ponad 2 miliony osób, w tym ponad 1 300 000 do Polski. Rosja to połączenie faszyzmu i postmodernizmu, mówi dla raportu o stanie świata ukraiński pisarz i filozof Wołodymyr Jermolenko. O tym wszystkim w raporcie na dziś 9 marca 2022 roku. Raport o stanie świata, którego środową odmianą jest raport na dziś, to program finansowany przez słuchaczy. Z serca dziękuję Państwu za każdą wpłatę, bo to dzięki tym środkom możemy pracować i tworzyć kolejne odcinki raportu. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Od początku wojny cykl publikacji raportów się zmienił, nadajemy niemal codziennie, a wszystkie programy są dla Państwa dostępne za darmo na naszej stronie raportostanieświata.pl. Adrian Bąk jest wydawcą raportu, Chris Wawrzak realizuje program w studiu Efektura w Warszawie. Zaczynamy. Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz importu ropy i gazu ziemnego z Rosji. Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że decyzje te podjęto w porozumieniu z państwami Europy, które w większym stopniu niż USA są uzależnione od rosyjskich surowców energetycznych. W Unii nie ma jednomyślności w sprawie sankcji na rosyjskie surowce. Obok takich krajów jak Niemcy czy Holandia, które już wcześniej sygnalizowały, że nie godzą się na unijne sankcje na rosyjską ropę i gaz, stanęły również Węgry. Premier Orban powiedział, że nie pozwoli, by węgierskie rodziny musiały płacić cenę za tę wojnę. Putin zapowiedział, że Rosja sporządzi własną listę surowców, których nie będzie wysyłała na Zachód. W studio Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy to już jest ten duży kaliber sankcji gospodarczych, o których mówiliśmy? Pytam dlatego, że Stany Zjednoczone, jak się wydaje, są krajem samowystarczalnym, jeśli chodzi o surowce energetyczne. Chyba niewiele ryzykują tym razem. Tak, niewiele ryzykują, ale z drugiej strony dobrze, że pan redaktor podkreślił, że jak się wydaje, dlatego że w przypadku relacji handlowych w sferze energetycznej między Stanami a Rosją, ta część pozycji tego importu energetycznego jednak na liście się znajduje. Największe znaczenie ma eksport rosyjskich produktów naftowych, to jest, jeśli idzie o dane za 2021 rok, około 23 miliony, co stanowi i też no, zauważalną pozycję w rosyjskim eksporcie produktów naftowych ogółem, dlatego że to jest około 16%, jeśli mówimy o znaczeniu poszczególnych kierunków w eksporcie produktów naftowych. W przypadku ropy surowej mniej, dlatego że to, co trafia na rynek amerykański, to jest około 4,5% rosyjskiego eksportu naftowego ogółem, więc tutaj jakby ta bezpośrednia dotkliwość tych sankcji nie będzie tak duża, a najbardziej marginalne znaczenie będzie miało to w odniesieniu do LNG, dlatego że rosyjskie LNG no, praktycznie nie trafia na rynek amerykański. Pojedyncze dostawy były odnotowywane w mediach branżowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, więc to nie będzie miało akurat dla LNG większego znaczenia. Ale to jest bardzo silny sygnał polityczny, prawda? Sygnał polityczny, sygnał dla rynków surowcowych, to już widzimy. Kolejny wzrost cen ropy, kolejna sytuacja zagrożenia z punktu widzenia interesów rosyjskich i bardzo ciekawe konsekwencje polityczne. Mówi się o otwarciu Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę i Iran. Jak powinniśmy na te dwa kierunki patrzeć? Czy to ma znaczenie, będzie miało konkretne znaczenie dla tych sankcji i dla odbioru tego, co się dzieje na świecie?
Może zacznijmy od tej kwestii politycznej, bo zgadzam się z panem redaktorem, że ma to wydźwięk polityczny, mam wrażenie, na kilku poziomach. To znaczy, po pierwsze, to jest sygnał, że Amerykanie sięgają po taki instrument, który uderza w tę sferę dotyczącą rosyjskiej gospodarki, która jest naprawdę newralgiczna. Dlatego, że jeśli popatrzymy na ten sektor naftowo-gazowy całościowo, tak, i wpływy z tego sektora dla budżetu państwa, mam tu na myśli i to, co płynie z podatków od wydobycia surowców, i to, co płynie z cełek sportowych, to jest około 36% wpływów do budżetu. Eksport surowcowy łącznie to jest około 50% wartości eksportu rosyjskiego ogółem. Więc to są pewne wartości, które jakby mają znaczenie, czy ta sfera ma znaczenie dla rosyjskiej gospodarki ogółem. Teraz po drugie ma to znaczenie, dlatego że Amerykanie ustawiają się jako pierwsi w szeregu, ale wysyłają sygnał wszystkim pozostałym, to znaczy przede wszystkim Europejczykom. Zobaczcie, można i powinniście iść naszym przykładem. Mam wrażenie, że to podkreślanie, że dzieje się to w koordynacji z partnerami europejskimi, ma na celu tak naprawdę wymuszenie bardziej takich aktywnych działań, przynajmniej przez niektóre państwa członkowskie, w zakresie zmniejszania zależności od eksportu surowców z Rosji. I wreszcie po trzecie to, o czym pan redaktor wspomniał w kontekście krajów, które no, do tej pory były postrzegane jako część, no niektóre wprost część osi zła, niektóre jako kraje no nieprzyjazne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to może mieć pewne znaczenie, szczególnie w kontekście tego porozumienia, które się wykuwa wokół Iranu, ale byłbym ostrożny jakby co do realnego wpływu tych państw na zmianę układu sił, dlatego że zacznijmy od Wenezueli, która jakkolwiek jest krajem o największych potwierdzonych zasobach ropy naftowej na świecie, ale jeśli idzie o produkcję surowca, no to dane za 2021 rok są dramatyczne, dlatego że to jest około 0,56 miliona baryłek dziennie. Żeby zobrazować, to jest około 20 razy mniej niż produkuje Rosja. Więc to nie będzie miało aż tak wielkiego przełożenia. W przypadku Iranu jest trochę lepiej, bo Iran w 2021 roku produkował około, taka średnia wyszła mu na rok, około 2,4-2,5 miliona baryłek dziennie, czyli około 4 razy mniej niż Rosja, tak? Więc w przypadku, gdyby zniesiono sankcje i prognozowany jest wzrost możliwy produkcji w Iranie do 3,8, niektórzy nawet mówią, że 4,5, no to to oczywiście mogłoby jakoś bardziej wpłynąć, ale czy tak będzie, no to zobaczymy. A dlaczego miałoby tak nie być? Czy Iran jest przygotowany na to, żeby produkować tego typu wolumeny ropy? No, teoretycznie tak, ale pamiętajmy o tym, że każdy okres wprowadzania sankcji, czy też odwieszania sankcji, tak, bo pamiętajmy o tym, że najpierw w 2015 roku, kiedy zawarto to duże porozumienie nuklearne, Iran wrócił trochę jako naftowy gracz na rynek, no ale potem decyzja amerykańska o tak naprawdę odwieszeniu sankcji znowu sprawiła, że i poziom produkcji, i poziom eksportu się zmniejszył, to zawsze rodzi pytanie, czy będzie możliwe w relatywnie krótkim czasie wrzucenie na rynek takich ilości ropy, które mogłyby jakoś jakby zauważalnie wpłynąć na rozwój sytuacji. Po drugie to, na co też warto zwrócić uwagę, to, że no, irański sektor energetyczny on nadal jakby potrzebuje gigantycznych inwestycji, żeby się podnieść po tym wielu dekadach tak naprawdę izolacji. I dotyczy to i zagospodarowania złóż, ale też rozbudowy infrastruktury, na przykład w przypadku gazu. Tutaj gigantyczne pieniądze byłyby potrzebne, żeby rozbudować na przykład moce eksportowe, jeśli idzie o LNG, więc no, jakby pozostaje otwartym pytanie, na ile rzeczywiście ten powrót Iranu, on może jakby substancjalnie wpłynąć na układ sił, a wiemy też, że Rosja nie pomaga, tak, bo jakby w tych negocjacjach Rosja też kładzie dodatkowe tutaj kłody pod nogi, no bo z oczywistych względów nie jest zainteresowana, by ktokolwiek mógł równoważyć jakoś słabnięcie pozycji rosyjskich ze względu na kontekst sankcyjny, który się pojawił. Jest taki region na świecie, który posiada i infrastrukturę, i złoża, i mało tego, największy kraj tego regionu jest wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Mówi oczywiście o Zatoce Perskiej i Arabii Saudyjskiej. Dlaczego Arabia Saudyjska nie chce się zgodzić na zwiększenie sprzedaży ropy? No, w przypadku polityki saudyjskiej to tutaj wchodzi w grę kilka czynników. Musimy pamiętać o tym, że do pewnego stopnia Arabia Saudyjska koordynuje swoją politykę, mówię do pewnego stopnia, z Rosją w ramach tak zwanego formatu OPEC+, tak? No bo to jest pewien format współpracy, który uruchomiono
już kilka lat temu i okazał się bardzo użyteczny jakby z punktu widzenia stabilizowania sytuacji na rynku ropy, bo i Saudowie byli tym zainteresowani i Rosjanie, uwzględniając właśnie kontekst zależności budżetowych od wpływu z produkcji, eksportu surowców w ogóle, ale w szczególności ropy, bo też może warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mówimy ropa, gaz z rosyjskiej perspektywy, ale tak naprawdę gdybyśmy chcieli potraktować jako 100% te wpływy do budżetu z sektora naftowo-gazowego, to na ropę przypada 80%, a 20% na gaz. W związku z tym Rosjanie i Saudowie współpracują regularnie, oczywiście z pewnymi jakby okresami napięć, tak, szczególnie przed pandemią to było widoczne, ale jednak jest jakiś taki poziom koordynacji, to po pierwsze. Po drugie, no właśnie to, że Saudowie sami są zainteresowani jakby utrzymaniem też pewnego poziomu cenowego, no bo od tego zależą wpływy budżetowe i utrzymanie też stabilności gospodarczej państwa, więc mam wrażenie, że te jakby indywidualne, egoistyczne kalkulacje, one tutaj też są istotne. Dobrze, to porozmawiajmy o Europie. Widzimy, jakie męki przechodzą Niemcy w tej chwili. Chyba nie jest do końca jasne, czy w istocie zaakceptowali oni fakt, że ta ich formuła zmiany energetycznej jest nie do utrzymania. Tu ciągle pojawiają się nowe elementy i ciągle mamy sprzeciw Niemiec. Nie tylko Niemiec, ale przede wszystkim Niemiec wobec ewentualnych sankcji Unii Europejskiej na import ropy i gazu. Niemcy stanowią istotę problemu? Mam wrażenie, że bardzo łatwo się zastawiać Niemcami, ale tak naprawdę problem jest szerszy, bo oczywiście kiedy mówimy indywidualnie o Niemczech, to jest największy rynek zbytu dla eksportu rosyjskiego gazu w Europie. Niemcy są indywidualnie największym odbiorcą. Niemcy są też jednym z największych importerów rosyjskiej ropy i w oczywisty sposób no, podjęcie tego typu decyzji rzutowałoby na sytuację gospodarczą, szczególnie jeżeli takie decyzje miałyby być podejmowane jakby w krótkim okresie, to w naturalny sposób rzutowałoby to na sytuację gospodarczą czy energetyczną Niemiec. To nie ulega wątpliwości. Ale pamiętajmy też o tym, że to nie tylko Niemcy, tak, są związani na przykład z Gazpromem kontraktami sięgającymi lat 30. Ale takimi kontraktami związani są też Włosi, związani są też Francuzi. Wspomniane przez pana redaktora wcześniej Węgry, które w zeszłym roku zawarły nowe długoterminowe kontrakty na dostawy gazu z Rosji. Więc jest całkiem sporo krajów, które są związane kontraktami i które pozyskują ten rosyjski gaz, jak zakładam, na tyle korzystnych warunkach, że prawdopodobnie będzie trudno je przekonać do tego, by same z siebie, z tych dostaw same zrezygnować. Ja pomijam już kontekst, nie wiem, odszkodowań związanych z tym, gdyby dochodziło na przykład do zrywania kontraktów, tak, w trybie jednostronnym, no bo to otwiera jakby nam całą ścieżkę tutaj taką też prawną, o której nie należy zapominać. Więc mam wrażenie, reasumując, że oczywiście bardzo wygodne jest zastawienie się Niemcami, bo one są tu kluczowym państwem, tak? Graczem, dużym naprawdę importerem tych surowców, ale to nie jest tylko problem Niemiec i myślę, że z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. A czy to rzeczywiście jest tak, że jakbyśmy przestali kupować ropę i gaz od Rosji, to nastąpiłby w zachodniej Europie jakiś Armagedon? To znaczy nie byłoby jedzenia, paliwa, trzeba by było gospodarkę zamykać. Polska mówi, że nie, że jeśli chodzi o Polskę, my byśmy sobie dali radę. Pamiętajmy, zaczyna się wiosna, prawda? No, zakładamy, że ta wojna potrwa kilka miesięcy być może. Może to są złe założenia, może kilka miesięcy, ale może do zimy się skończy, przynajmniej w takiej wersji, w jakiej w tej chwili ją przeżywamy. W czasie wiosny przynajmniej gospodarstwa domowe nie potrzebują tyle paliwa, co w czasie zimy. Pytanie, czy problemem Niemiec jest to, że sami by się nie zaopatrzyli, czy nie mogliby sprzedawać gazu, który dostają z Rosji na rynki zachodnie? Czy to nie o to bardziej chodzi? Ja myślę, że to jest jakby cały splot takich okoliczności, które na to wpływają, bo oczywiście w ramach Unii Europejskiej mamy i obowiązujące regulacje, ale też jakby w ramach tych regulacji funkcjonują poszczególne państwa członkowskie, które i gromadzą z jednej strony rezerwy czy gazu w ramach różnych możliwości magazynowych, którymi dysponują, ale też są pewne mechanizmy jakby udzielania sobie wsparcia na wypadek, gdyby, tak, dochodziło do jakichś przerw w dostawach i jakichś takich
zakłóceń, które mogłyby mieć negatywne konsekwencje gospodarcze dla poszczególnych członków Unii Europejskiej. I w takim horyzoncie, nie wiem, krótkoterminowym, tak, w sytuacji awaryjnej, no pewnie byśmy sobie poradzili. Natomiast jeśli rozpatrujemy całą sytuację jakby w kontekście szerszym, tak, czyli na przykład, nie wiem, horyzont do końca tego roku, czyli horyzont kilku miesięcy i początek kolejnego sezonu grzewczego, no to mam wrażenie, że to naprawdę nie jest takie proste, szczególnie w warunkach tego odbicia popandemicznego, które też wpłynęło na to, że na przykład w zeszłym roku ten poziom zapotrzebowania na surowce energetyczne, w tym gaz w szczególności, jednak mocno wzrósł. I mam wrażenie, że jakkolwiek dobry jest moment, żeby rozmawiać o zmniejszaniu zależności, o znaczącej redukcji dostaw gazu z Rosji, to co wczoraj na przykład zaproponowała Komisja Europejska, to jest krok w dobrym kierunku, tak? Ogłoszenie pewnego politycznego planu, czy planu w ramach polityki energetycznej, pokazującego, co możemy, czy co powinniśmy zrobić w horyzoncie krótkoterminowym, w horyzoncie średnio i długoterminowym. Tam jest mowa o 2023 roku również, tak, prawda? To jest dobry moment, no bo trudno znaleźć lepszy moment na to, by podjąć polityczną decyzję dotyczącą zmniejszania zależności od państwa agresora w wymiarze energetycznym. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że no właśnie kluczowy będzie tak naprawdę proces implementacji i to, jakie będą kalkulacje poszczególnych państw, a wiemy już, że te kalkulacje są różne i że nie wszyscy chcą powiedzieć nie rosyjskim surowcom z różnych powodów, bo to są korzystne warunki dostaw, bo są umowy wieloletnie, bo ma to ważne znaczenie jakby z punktu widzenia pewnych planów transformacyjnych też energetycznych. W związku z tym mam wrażenie, że kluczowa będzie implementacja, no a na poziomie tej implementacji, no tutaj możemy napotkać na pewne trudności właśnie wynikające z tego, że kalkulacje poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej są jednak w kontekście tego, co robić z rosyjskimi surowcami, różne. No mamy, jutro, pojutrze mamy szczyt Unii, który prawdopodobnie pokaże nam, zorientujemy się, jak realnie wygląda ta sytuacja. Deklaracje komisji, jak pan wspomniał, są bardzo ambitne, bo w zasadzie no, przewidują uniezależnienie się od surowców rosyjskich w jakiejś tam perspektywie czasowej. Ten pierwszy moment to jest 23 rok, tylko to oczywiście nie komisja decyduje, tylko państwa członkowskie, szefowie rządów, premierzy i prezydenci. I pytanie może szersze, trochę pan o tym mówił, ale czy to jest rzeczywiście ten moment, w którym wykluwa się przyszły kształt rynku energetycznego w Europie? Czy to jest moment, który jest takim punktem, od którego nie ma odwrotu, pańskim zdaniem? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy mogli tak powiedzieć z perspektywy kilku lat. Natomiast analiza sytuacji w Europie, no chociażby w kontekście ostatniego, nie wiem, dziesięciolecia, choć nie mieliśmy tutaj precedensu, jeśli idzie o skalę konfliktu, jaką wywołała Rosja z Ukrainą w tej chwili. Ale ja przypominam sobie, co się wydarzyło w Europie po aneksji Krymu i po agresji we wschodniej Ukrainie. Kiedy wydawało się też, że to jest taki moment zwrotny, tak, że powinniśmy przemyśleć relacje z Rosją, przewartościować różne rzeczy. Tydzień. Coś koło tego. No właśnie, panie redaktorze, może trochę dłużej, bo sankcje jednak wprowadzano systematycznie trochę dłużej, ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie w kontekście energetycznym na to, co się później wydarzyło. To znaczy Rosjanie, którzy w 2018 roku pobili rekord dostaw gazu do Europy. Rosja, która zdołała w okresie właśnie poaneksyjnym wybudować dwa nowe gazociągi eksportowe do Europy, tak? Nord Stream 2 i Turk Stream. No ten Nord Stream być może tak szybko nie ruszy albo w ogóle nie ruszy, ale nie ulega wątpliwości, że w tamtym momencie, jeżeli patrzyliśmy na to, co się wydarzyło przed tą inwazją rosyjską, no to energetycznie dla Rosji to nie był zły okres. I w związku z tym, wracając teraz do pańskiego pytania, ja bym bardzo chciał, żeby ta wojna, która wybuchła, faktycznie doprowadziła do tego, że przestawiamy zwrotnicę. Tak? To znaczy faktycznie podejmujemy ważną decyzję polityczną i konsekwentnie w perspektywie najbliższych lat na poziomie komisji, na poziomie państw członkowskich, na poziomie firm ją wdrażamy. Natomiast ja się trochę obawiam, że jeśli ten kurz bitewny opadnie, my nie wiemy kiedy to się stanie, ale obawiam się, że jeśli w horyzoncie kilku miesięcy ten kurz opadnie, to te różnice, które już się właściwie w tej chwili ujawniają w podejściu do Rosji, mogą niestety znów dać o sobie znać, tak? Bo te głosy płyną z Niemiec. Ja taki, nawet gdzieś tu się wczoraj pojawił taki pogląd, że rezygnacja byłaby utożsamiana
samobójstwem, tak? Znaczy rezygnacja, nie wiem, z importu rosyjskiego gazu czy ropy. Prezydent Macron też w trakcie kampanii mówi o tym, że no nie możemy tak całkowicie przecież z tej Rosji zrezygnować i tak dalej. Jeżeli tego typu głosy słyszy się w momencie, kiedy ostrzeliwane są miasta na Ukrainie, Charków, Kijów, mamy prawie tam, nie wiem, 130-140 tysięcy wojska rosyjskiego na terytorium państwa sąsiedniego, to powiem szczerze, trochę mnie to napawa niepokojem. Znaczy, ja bym bardzo chciał, żebyśmy weszli na tę ścieżkę i konsekwentnie ją realizowali, ale czy starczy determinacji, biorąc pod uwagę wielość podmiotów, które musi w tym procesie wziąć udział, to mam wątpliwości. Bo są pewnie kraje, które są w lepszej sytuacji, na przykład Polska jest takim krajem, który no, w tym roku już może skończyć z Gazpromem, tak? To znaczy nie jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że kończy się kontrakt, nie musimy go przedłużać. Wiemy, że nie będziemy go przedłużać. Mamy inne umowy już pozawierane, ruszy Baltic Pipe, mamy terminal jeden, drugi jest planowany. W związku z tym to jest zupełnie inna sytuacja, ale zastanawiam się, czy właśnie wszyscy ci, którzy są tak silnie związani energetycznie z Rosją, czy starczy im determinacji wynikającej z tego aktualnego stanu wzmożenia, tak, w jakim jesteśmy i tych postulatów dywersyfikacyjnych, które tak często są dzisiaj wskazywane. Ta rura Nord Stream 2 ciągle leży na dnie Bałtyku i nie ma głosów wzywających do tego, żeby ją rozmontować. Poza eksperckimi, żeby ją zbombardować jako taki symboliczny, bo widziałem, kilka było takich głosów na Twitterze, żeby tę rurę zbombardować i wtedy byśmy mieli taki definitywny koniec. Ale nie będzie tego, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma takiego realistycznego planu, a zatem ona tam będzie. To znaczy też trudno sobie wyobrazić, nawet jak Rosja zbankrutuje, że firma Nord Stream 2 technicznie podała się do bankructwa, prawda? Formalnie jeszcze wniosek nie został złożony, ale doniesienia medialne były tak, że to jest faktycznie planowane, rozważane. Mhm. Ale to nie znaczy, że wejdą tam kolejne jakieś statki i zaczną to rozmontowywać i wywozić ten metal stamtąd. No właśnie, i tu, panie redaktorze, dotykamy sedna problemu, dlatego że z jednej strony wydaje się, że ta inwestycja w takim kształcie, w jakim ją znamy, po tym, co się dzieje od prawie 2 tygodni, jest martwa, tak? No bo spółka Nord Stream 2 AG objęta sankcjami, być może, tak jak pan redaktor wspomniał, za chwilę ogłosi bankructwo. Niemcy mówią, że wstrzymujemy proces certyfikacji, ale mówią więcej, że trudno sobie wyobrazić, by w najbliższej przyszłości ten proces certyfikacji mógł być wznowiony. Firmy zachodnioeuropejskie się wycofują. Shell mówi, że kończymy z Nord Stream 2. OMV mówi, musimy zrekonfigurować podejście do projektu. To też był jeden z partnerów Gazpromu przy tym projekcie. A więc mamy kilka takich sygnałów wskazujących, że no, inwestycja się kończy. Ale z drugiej strony oczywiście rura leży. Nikt nie sygnalizuje, że należy ją rozebrać. I co więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie głosy, które zaczęły się pojawiać po stronie rosyjskiej, bo to jest pewne nowum, znaczy do początku tego tygodnia Rosjanie trzymali się konsekwentnie takiej strategii, że co by się nie działo, my wysyłamy gaz, ropę, jakby wywiązujemy się ze wszystkich zobowiązań kontraktowych. Ale w poniedziałek po raz pierwszy Aleksander Nowak, który jest wicepremierem rosyjskiego rządu odpowiedzialnym za sektor energetyczny, powiedział, że w zasadzie w ramach lustrzanej odpowiedzi za blokowanie Nord Stream 2 powinniśmy wstrzymać przesył Nord Stream 1. I dodał, że oczywiście Rosja tego nie planuje, bo to by wszystkim przyniosło tutaj jakby złe, czy dla wszystkich miałoby to złe konsekwencje, ale kiedy jednocześnie dorzuca informację, że no, rosyjska strona jest w posiadaniu takich sygnałów, że być może bezpieczeństwo ukraińskiej infrastruktury tranzytowej jest zagrożone, którą płynie w tej chwili spora część rosyjskiego gazu, no to rodzi to pytania, czy Rosjanie nie, w którymś momencie, jeżeli uznają, że być może politycznie się to będzie opłacało w ich kalkulacji, nie zdecydują się zagrać ostrzej, to znaczy wstrzymać dostawy czasowo, sygnalizacyjnie, pokazując, że bez naszego gazu sobie ciężko będzie wam poradzić, albo na przykład doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury gazowej, która płynie przez Ukrainę w taki sposób, żeby krótko mówiąc przymusić do Nord Streamu 2 w taki sposób najbardziej brutalny, jaki można sobie wyobrazić. Na razie to pytanie pozostaje otwartym, ale dla mnie nie ulega wątpliwości po tym, co się stało 2 tygodnie temu, że jeśli Władimir Putin uzna, że to może służyć celom w jego mniemaniu rosyjskiej polityki energetycznej, to zrobi. Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy chwilę na temat ewentualnych sankcji odwetowych rosyjskich, bo my już mamy sygnał nie tylko o tym, co pan wspomniał, ale również mamy sygnał, że ponoć Rosjanie przygotowują listę
nie wiemy jeszcze jakich surowców, ale wiadomo, że są w Rosji takie surowce, jak metale ziem rzadkich, które nie występują nigdzie indziej, albo rzadko występują. I Rosja jest gotowa zablokować eksport tych produktów na Zachód. Na ile to by było dotkliwe i na ile jest to realna perspektywa? Rzeczywiście, wczoraj prezydent Putin podpisał tego typu dekret. Ten dekret zakłada, że w ciągu 2 dni rząd powinien przygotować i listę krajów, i też listę produktów, które ewentualnie mają być na takie kontrsankcyjne rosyjskie listy wciągnięte. Zobaczymy, czy faktycznie ta lista się pojawi, co się na niej znajdzie. Ja na razie traktuję w ogóle podpisanie tego dekretu i ogłoszenie informacji w tej sprawie jako formy politycznej odpowiedzi Rosji na to, co się dzieje po stronie zachodniej, tak? No bo jeżeli Zachód zaczyna mówić dobrze, właśnie już nawet nie tylko mówić, tak? No bo Amerykanie wykonali już krok, tak? Czyli nakładają embargo na import surowców, Brytyjczycy mówią, że do końca roku się dołączą, no a Europa nagle zaczyna i komisja opublikuje plan, który ma doprowadzić do ograniczenia importu. No więc zakładam, że na razie należy to czytać jako pewnego rodzaju polityczna odpowiedź na to, co się dzieje po stronie zachodniej i taka zawoalowana groźba, że my też możemy uderzyć. Czy się na to zdecydują i w jakiej skali się zdecydują, to trzeba będzie poczekać. Ja mam wrażenie, że na tej liście w pierwszej kolejności raczej surowce energetyczne, czyli gaz i ropa, nie powinny się znaleźć, tak na logikę. Ale po tym, jak Rosjanie rozpętali tę wojnę z Ukrainą 2 tygodnie temu, w zasadzie trudno jest pewne rzeczy oceniać już stosując prawa logiki nasze kryteria. Możemy zawiesić. Tak, a przynajmniej naszą logikę, bo logika putinowska z pewnością, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, odbiega od naszej. Dziękuję bardzo. Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. To jest raport na dziś, 14 dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Stany Zjednoczone odrzuciły polską propozycję przekazania Amerykanom myśliwców MiG-29, które następnie miałyby trafić do Ukrainy i wzmocnić arsenał lotniczy tego kraju. Polska chciałaby MiGi wyleciały z bazy amerykańskiej w Ramstein w Niemczech. Rzecznik Pentagonu uznał, że perspektywa odrzutowców odlatujących z bazy NATO w tym kraju, aby polecieć w przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, która pozostaje w sporze z Rosją, jest niepokojąca i budzi poważne wątpliwości dla całego NATO. Jest z nami Michał Baranowski, dyrektor polskiego biura German Marshall Fund. Witam cię, dzień dobry. Witam ciebie i witam państwa. Czy to oznacza, że Amerykanie są przeciwni wysyłaniu Ukrainie myśliwców przez państwa natowskie? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że odpowiedź jest przecząca. Oprócz tego, że jest to nadal początek pewnej debaty. Mamy informacje o tym, co powiedział wczoraj rzecznik Pentagonu, pan Kirby, no ale również pamiętamy to, o czym mówił sekretarz stanu Blinken, będący w Polsce, a potem w podróży po Europie, że on popiera ten pomysł tak w ogólnej postaci, oprócz tego, że wspominał o tym, że to Polska powinna, że Polska może podjąć taką decyzję. Tak naprawdę ta decyzja musi być podjęta na poziomie sojuszu, więc myślę, że nadal jest piłka w grze. A dlaczego z punktu widzenia amerykańskiego perspektywa natowskich myśliwców, no bo polskie myśliwce to są natowskie myśliwce, odlatujących z Ramstein jest niepokojąca, a odlatujących na przykład z Warszawy już nie jest niepokojąca? Ale ja nie mam takiego wrażenia, że ktokolwiek powiedział w którymkolwiek momencie, że myśliwce wylatujące z Warszawy, że to byłaby perspektywa niepokojąca. To nadal się wszystko mieści w tych ramach pewnych czerwonych linii, które ustaliło NATO dla samego siebie i również zostało to bardzo jasno zakomunikowane i przez sekretarza generalnego Stoltenberga i przez prezydenta Bidena, czyli tego, że NATO nie będzie się bezpośrednio włączało w wojnę na Ukrainie i że wysłanie i wylot myśliwców z polskiej lub jakiejkolwiek innej natowskiej przestrzeni mógłby być postrzegany przez Rosję jako eskalacja. To nie oznacza, że tych myśliwców na Ukrainę nie da się inaczej dostarczyć.
A jak można by było je dostarczyć? To wymagałoby pewnej kreatywności, jeżeli chodzi o transport. Kilka rzeczy musiałoby się wydarzyć, żeby ta transakcja i ten projekt doszedł do skutku. Po pierwsze, musi być zgoda NATO sojuszu. To nie może być dyskusja tylko wewnątrz Polska lub nawet tylko polsko-amerykańska. Po drugie, te migi, z tych migów trzeba by wymontować natowską komunikację szyfrowaną, nie chcemy tego przekazywać poza granicę. Ale to jest kwestia techniczna, zdaje się, że są technicy, którzy mogą to zrobić bez specjalnych problemów. No i potem jest kreatywny transport. Jak zrobić to w taki sposób, żeby samoloty nie musiały lecieć, tylko na przykład mogły jechać? Pamiętajmy, że w tym momencie kraje natowskie przekazują około 14, jeżeli nie więcej, samolotów, znaczy wypakowanych bronią przeciwlotniczą i przeciwczołgową Ukrainie. Jest to przeładowywane w Polsce i wysyłane dalej na Ukrainę. Tutaj by ktoś się musiał na tym pochylić, ale wydaje się, że to nie jest rzecz nie do zrobienia. Pojawia się w Polsce taki argument, że Ameryka próbowała, jakby to powiedzieć, wystawić Polskę, to znaczy najpierw pojawiły się takie głosy, wyślijcie myśliwce, ale my nie mamy z tym nic wspólnego, czyli że sugeruje się niby stronie polskiej pewne działania, nie wykazując jednocześnie takiej sojuszniczej solidarności w osłonie tych działań. Jak oceniać tego typu argumenty? One się pojawiają w sferze medialnej w Polsce. Jak najbardziej. Ja zresztą łączę to wczorajsze oświadczenie MSZ-u właśnie wynika z takiej percepcji tego nacisku amerykańskiego w Warszawie. Jeżeli tak by było naprawdę, to oczywiście to by było bardzo źle, dlatego że jeden sojusznik nie może, na jednym sojuszniku nie może spoczywać odpowiedzialność tak poważnej decyzji. Przyznam, że mi to nie pasuje do szerszego i w dłuższej perspektywie obrazu tego, co robi strona amerykańska. To jest jednak administracja, która po pierwsze bardzo mocno pokazywała to, co się w Ukrainie może wydarzyć. Teraz mówi o wzmocnieniu nie tylko Ukrainy, ale również wschodniej flanki. Dzisiaj przecież przyjechały te dwie baterie patriotów. Zwiększono obecność wojskową do 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. To nie jest administracja, która do tej pory mówiła Polsce, chcesz, umiesz liczyć, licz na siebie, prawda? To jest administracja, która się bardzo mocno angażowała w to. Więc mi to nie pasuje do tego obrazka, a ten obrazek opiera się na tym, że sekretarz Blinken, mówiąc o tym zielonym świetle dla Polski, nie konsultował tego wystarczająco ze stroną polską. No tutaj ktoś się nie dogadał, że tak powiem, w tym wymiarze polsko-amerykańskim i z pewnością amerykańsko-polskim. Jeszcze oczywiście, żeby sprawiedliwie oddać kontekst sytuacji, są też jasne sugestie, że był w tym polski interes. To znaczy władze w Warszawie oczekiwały transferu F-16, które wypełniłyby lukę powstałą po transferze przestarzałych migów, powiedzmy sobie szczerze, czyli mielibyśmy modernizację floty w miarę szybko i co ważne na dobrych warunkach, bo te samoloty nie byłyby oddane za darmo, ale być może byłyby sprzedane na lepszych warunkach niż w czasie pokoju. Tak, oczywiście, że tego typu transakcja byłaby i dobra dla Polski, no również dla bezpieczeństwa sojuszniczego, tak? Dlatego, że silniejsza Polska to jest również silniejszy sojusz. Ja myślę, że jeszcze ważniejszym aspektem, albo przynajmniej równie ważnym jest to, że pomimo jednak ograniczonych możliwości, ale jednak pewnych, te MiG-29 służyłyby Ukrainie do walki z Rosją, a dla nas, w naszym interesie narodowym jest to, żeby Ukraina jak najbardziej, jak najmocniej zwalczała Rosję i żeby koniec końców wygrała tą wojnę. Więc to jest jak najbardziej również w naszym interesie, żeby no Rosję karać za to, co zrobiła już teraz 13 dni temu.
To jest chyba niepotrzebny zgrzyt w tych relacjach, zwłaszcza w sytuacji dyplomatycznej. No mamy wizytę wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, mamy rozmowy przewidziane prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i prezydenta Andrzeja Dudy. Te relacje opierają się do tej pory na stabilności, na przewidywalności, na wsparciu z obu stron. Jak zostanie ten problem rozwiązany? Jak wrócimy do tego miejsca? Bo no, należy też zwrócić uwagę na to, że oczywiście Rosjanie się temu przyglądają i będą próbowali pewnie to jakoś wykorzystać. Tak, zgodzę się w pełni, że nie potrzebujemy w tym momencie żadnych zgrzytów w tej relacji i zgodzę się również z tobą, kiedy mówisz o tym, że ta relacja potrzebuje, musi być przewidywalna. I przewidywalna i w kontekście, i dla nas, jeżeli chodzi o działania Amerykanów. I tutaj ostatnie dni rzeczywiście pokazały, no, poczucie jest przynajmniej braku konsultacji ze strony amerykańskiej, ale również przewidywalna, jeżeli chodzi o Polskę i polskie działania wewnątrz sojuszu i w relacjach polsko-amerykańskich. To nie jest dobrze, że my dzisiaj mówimy o migach i o zgrzytach i o niepotrzebnych napięciach w momencie, kiedy mamy najwyższej rangi wizytę polityczną ze Stanów Zjednoczonych w Warszawie i powinniśmy rozmawiać o tym, jak Stany Zjednoczone wspólnie z resztą sojuszu chcą z jednej strony nadal wspierać Ukrainę, ale z drugiej strony bardzo ważny temat, czyli jak budujemy obecność wojskową Stanów i reszty NATO na wschodniej flance, bo jak wiemy, nasza sytuacja geopolityczna się dramatycznie pogorszyła i potrzebujemy mieć tutaj zupełnie inny poziom zaangażowania, szczególnie Stanów Zjednoczonych. I o tym powinniśmy rozmawiać dzisiaj, a nie z całym szacunkiem o MIG-ach 29. Zresztą jakby w tym kierunku chyba idzie ta zapowiedź wysłania dwóch baterii rakiet Patriot do Polski, prawda? Wygląda na to, że Amerykanie wysyłają sygnał, nie tylko w kierunku Rosji, ale właśnie w kierunku Polski, że ten sojusz nie jest w jakiś znaczący sposób nadwyrężony. Czy tak to należy czytać? Czy może po prostu to i tak było przewidziane i nie ma co obu rzeczy łączyć? Ten ruch był oczywiście przewidziany wcześniej i został tylko akurat wykonany. Ja też bym nie przesadzał z tymi napięciami, dlatego że z pewnością obie stolice będą w stanie ten spór złagodzić. To źle się stało, że on się stał tak bardzo publiczny. I na tym traci oczywiście również Ukraina, która pewnie będzie musiała na te migi poczekać dłużej, jeżeli to w ogóle dojdzie do skutku. Ale tak jak mówisz, znaczy tu polityka i sojuszu, i samych Stanów Zjednoczonych długoterminowa albo średnioterminowa jest bardzo jasna. I to chodzi o wzmocnienie nie tylko Ukrainy, ale krajów, które są w tym momencie na froncie. Kiedyś byliśmy na flance, teraz jesteśmy na froncie i oni są bardzo konsekwentni w tym. I na tym się powinniśmy skupiać tak naprawdę, jak zbudować odpowiednią pozycję wojskową NATO tutaj u nas w Polsce, ponieważ musimy zmienić podejście. Kiedyś mówiliśmy o odstraszaniu przez obecność, a teraz Stoltenberg już zupełnie otwarcie mówi o odstraszaniu przez obronę. Tak? I to jest ten paradygmat, który jest z perspektywy polskiego bezpieczeństwa, interesu narodowego najważniejszy. A takie psztyczki w jedną i w drugą stronę, wykręcanie rąk, oddawanie psztyczkiem, no naprawdę nie widzę tego jako rzecz, która się przyda komukolwiek po naszej stronie sojuszu. Bardzo dziękuję. Michał Baranowski, dyrektor Polskiego Biura German Marshall Fund, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wołodymyr Jermolenko jest znanym ukraińskim pisarzem i filozofem. Po tym, jak wybuchła wojna, wywiózł swoją rodzinę na zachód Ukrainy, a sam wrócił do domu pod Kijowem. Teraz opowiada światu, co dzieje się w jego ojczyźnie, a nie wyklucza, że będzie także musiał sięgnąć po broń. Z Wołodymirem Jermolenko rozmawiał Marcin Pośpiech. Na początek zapytał go, gdzie obecnie przebywa.
Mieszkam na przedmieściach Kijowa. Od początku rosyjskiej inwazji nie byłem w centrum miasta, ale z tego, co słyszę od moich znajomych, Kijów jest zmobilizowany. Bardzo wiele osób zostało wolontariuszami, ale prawdą jest też, że wielu mieszkańców wyjechało. Ludzie są przerażeni brutalnością Rosjan. Wiemy, co robią w takich miastach jak Czernichów czy Charków, gdzie bombardowane są domy. Myślę, że chcą wywołać panikę, ale też wrażenie, że są zdolni do wszystkiego. To powtórka z tego, co robili chociażby w Syrii, gdzie na przykład bombardowali szpitale. Wtedy wiele osób mówiło, nie, to nie może być prawdą, a teraz sami to przeżywamy. Ludzie różnie reagują na to bestialstwo. Wielu moich przyjaciół, których nigdy bym nie podejrzewał o jakiekolwiek związki z armią, sięga po broń i zaciąga się do obrony terytorialnej. Ja nie wiem, co zrobię i jak się zachowam. Na razie działam jako wolontariusz, ale ciągle myślę też o trójce moich dzieci i o rodzicach. Wiele osób ma podobne dylematy. Chciałbym powiedzieć, że ludzie nieprawdopodobnie się zjednoczyli. Jesteśmy demokratycznym społeczeństwem, w którym są podziały społeczne, polityczne, afery, kontrowersje, ale teraz jesteśmy zjednoczeni, ponad wszelkimi podziałami, politycznymi, językowymi czy narodowościowymi. Zjednoczył nas wspólny wróg. Wiemy, że toczą się negocjacje dotyczące zakończenia wojny. Co sądzi pan o warunkach stawianych przez Rosję? Czy Ukraina będzie kontynuowała walkę? Rosja nie proponuje warunków pokoju. Oni chcą, byśmy skapitulowali. Ale jeśli wytrzymaliśmy już tyle, to z pewnością długo jeszcze wytrzymamy. Kreml chce, by powołano prorosyjskiego premiera. Chcą ograniczenia roli prezydenta. Teraz nikt tego nie zaakceptuje. Chcą też, by Ukraina stała się państwem neutralnym. To jest niedorzeczne, bo zanim na nas napadli, było dla wszystkich jasne, że w przewidywalnym czasie Ukraina nie przystąpi do NATO. Oczywiście chcą też, byśmy oddali Krym oraz Republiki Ługańską i Doniecką, co oznacza zrzeczenie się przez Ukrainę własnych terytoriów. Więc moim zdaniem to kolejna ślepa uliczka. A duch w narodzie jest taki, że tutaj nikt nie ma zamiaru się poddawać. The spirit in Ukraine, well, it's not discussed even that Ukraine can surrender. Are you surprised? Czy jest pan zaskoczony postawą Ukraińców? Rosjanie, jak się wydaje, zupełnie nie docenili Ukrainy i Ukraińców. I'm not surprised at all. Nie jestem zaskoczony postawą Ukraińców. Zanim to wszystko się zaczęło, ludzie mówili, nie jesteśmy Afganistanem, nasza armia nie będzie uciekać. Do tego mamy mnóstwo ochotników, którzy poszli na front. Rosjanie na pewno są zaskoczeni. Oni mają całkowicie surrealistyczną wizję rzeczywistości, nie mającą nic wspólnego z faktami i rzeczywistością. Moim zdaniem współczesna Rosja jest mieszanką faszyzmu i postmodernizmu. Oni naprawdę żyją w wirtualnym świecie. I w tym ich świecie Ukraińcy są po prostu innym rodzajem Rosjan. Co więcej, Rosjanie wierzą, że w 2014 roku władzę w Ukrainie przejęli naziści i nadal ją utrzymują. Jak to możliwe, że tak długo rządzą nami naziści? Na to Rosjanie sobie już nie odpowiadają. Takie szczegóły ich zupełnie nie obchodzą. Nie obchodzi ich fakt, że w Ukrainie były wolne wybory, że istnieją partie, które ze sobą rywalizują, że mamy do pewnego stopnia wolne media. Nie spodziewali się, że w miastach takich jak Cherson czy Melitopol ludzie wyjdą na ulice i będą protestowali przeciwko rosyjskiej napaści. Right.
Jak w ostatnich latach zmienił się stosunek Ukraińców do Rosji? Jak wojna, która toczy się od wielu lat na wschodzie Ukrainy, wpłynęła na tożsamość narodową Ukrainy? Jak zachowanie Putina, to co mówi, wpływa na Ukrainę? Ukraińska tożsamość nie została stworzona przez wieloletni konflikt z Rosją, ale na pewno została przez niego wzmocniona. Nasza tożsamość rodziła się przez wieki. Ale prawdą jest też, że jeszcze 10 lat temu wiele osób, co najmniej 1/3 społeczeństwa, była zdania, że Ukraina nie potrzebuje Europy, ale silnego sojuszu z Rosją. 10-12 lat temu Ukraińcy mogli w wolnych wyborach zagłosować na prorosyjskiego kandydata Janukowycza i wybrać go na prezydenta. To było możliwe. Rok 2014 wiele jednak zmienił. Teraz to już zupełnie inna historia. Rosjanie bombardują na przykład Charków, miasto, w którym mówi się po rosyjsku. Jak teraz mieszkańcy Charkowa mogą myśleć o Rosjanach, którzy przyszli i zniszczyli ich domy? Nie rozumiem tej taktyki. Jeśli Rosja chciała mieć Ukrainę w swojej strefie wpływów, mogła pomyśleć o miastach takich jak Charków, gdzie mówi się po rosyjsku, i wiele osób było lojalnych wobec Rosji. Ale wszystko to zaprzepaścili, bo miasto zostało zniszczone przez ich bomby. Jak to teraz wytłumaczyć? Jedyną rzeczą, którą mogą powiedzieć, i to wmawia ludziom rosyjska propaganda, że to Ukraińcy bombardują Charków. Ale to kompletna bzdura i jakiś koszmar. Jak pana zdaniem zakończy się ta wojna? Trudno sobie wyobrazić, że Ukraina będzie okupowana przez Rosję. Nie mogę wyobrazić sobie Ukrainy pod okupacją wojsk Putina. Wszyscy go tutaj nienawidzą. Nawet przed wojną 80% społeczeństwa deklarowało, że go nienawidzi, a Rosja była postrzegana jako wrogie państwo przez 70% społeczeństwa. Teraz oczywiście ten odsetek jest dużo wyższy. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak Rosjanie chcą kontrolować ukraińskie społeczeństwo. Nawet jeśli doprowadzą do kapitulacji Kijowa czy Charkowa, lub też doszczętnie zniszczą te miasta, co zrobią dalej? Jaki jest pomysł? Ukraina będzie walczyć. Mamy bardzo wielu dzielnych ludzi. Ale potrzebujemy wsparcia, zwłaszcza jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą czy samoloty myśliwskie. Rosjanie są bardzo silni w powietrzu. Nieustannie nas bombardują, ale i my mamy swoje sukcesy. Ukraińskiej armii udało się zestrzelić wiele rosyjskich samolotów i helikopterów. Zachód powinien też wprowadzić jeszcze więcej twardszych sankcji ekonomicznych. Moim zdaniem to, z czym mamy teraz do czynienia, to nadal są półśrodki. Niektóre banki zostały wykluczone z systemu SWIFT, inne nie. Mam nadzieję, że to część taktyki Unii Europejskiej i NATO i wkrótce kolejne sankcje zostaną wprowadzone. Wiemy, że w Moskwie, w Petersburgu dochodzi do protestów antywojennych. Czy jest coś, co chciałby pan powiedzieć, przekazać Rosjanom? Co mógłbym powiedzieć Rosjanom? Powinni otworzyć oczy, bo udają, że nie widzą i nie słyszą, co się dzieje. Przez lata karmiono ich propagandą, że Ukraińcy dopuszczają się ludobójstwa na ludności Donbasu, że jesteśmy nazistami. Ten cały obraz został stworzony przez państwowe media, przez propagandę. Wiemy, że wojna, która rozpoczęła się w 2014 roku, jest ogromnym dramatem. To wojna artylerii. Obie strony ostrzeliwują się, a między nimi uwięziona jest ludność cywilna, są więc i ofiary. Ale ta wojna też została sprowokowana przez Rosję, przez separatystów wspieranych przez Kreml, którzy pojawili się na naszym terenie wiosną 2014 roku, by zdestabilizować Ukrainę. Taka jest prawda.
Rosjanie, którzy marzą o Wielkiej Rosji, muszą zdać sobie sprawę, że to, co teraz się dzieje na Ukrainie, w żaden sposób nie służy jej wielkości. Ich kraj został zmarginalizowany. Będą jeszcze biedniejsi. Zostali wyrzuceni ze wszystkich imprez sportowych czy wydarzeń kulturalnych. Więc Putin jest wrogiem Rosji, nie tylko Ukrainy. To jest człowiek, który zamiast budować normalny kraj, prowadzi bezsensowne wojny. Dopuszcza się ludobójstwa, bombardując ludność cywilną. Wiem, że część Rosjan wychodzi na ulicę, aby zaprotestować przeciwko wojnie. Ale to jest kilka tysięcy osób, które szybko są pacyfikowane przez OMON. By cokolwiek mogło się zmienić w Rosji, powinny protestować setki tysięcy ludzi. Nie wierzę jednak, że do tego dojdzie. Czy jest pan zaskoczony brutalnością rosyjskiej armii? Ta wojna toczy się przecież w środku Europy, na oczach całego świata. Mówiąc szczerze, w ogóle mnie to nie dziwi. Podobnie Rosjanie zachowywali się w Syrii. Pamiętamy też, co robili w Czeczenii, kiedy Grozny został zrównany z ziemią. Ale Ukraińcy mają też świadomość, jak wyglądała rosyjsko-ukraińska historia. Wiemy, jak brutalni byli bolszewicy wobec Ukraińców w latach 1910-1920. Wiemy o sztucznie wywołanym Wielkim Głodzie, który doprowadził do eksterminacji 4 milionów Ukraińców. Rosjanie mają długą historię pogardzania ludzkim życiem. To paradoks, bo ludzie często patrzą na Rosję przez pryzmat muzyki, literatury, Dostojewskiego, Tołstoja, ale w rzeczywistości prawda jest taka, że w kulturze politycznej Rosji nie dba się o ludzkie życie. Mam wrażenie, że Rosja stara się być antyzachodem. Jeśli Zachód wspiera prawa człowieka, to my zrobimy wszystko, by te prawa łamać. Jeśli Zachód chce być tolerancyjny, to my będziemy okrutni, jak sam diabeł. I to właśnie dzieje się na naszych oczach. Instead of Western tolerance, we will be cruel as devils. Unfortunately, this is what happened. Do you have explanation? Czemu pana zdaniem myślą w ten sposób? Czemu tak się zachowują? Do you have any answer to that? Why they behave like this? Yes, I wrote an article recently. You can find. Ostatnio napisałem tekst na ten temat. Zatytułowałem go Sadoputinizm. Moim zdaniem problem z Rosją nie jest problemem geopolitycznym, ale psychiatrycznym czy psychoanalitycznym. Rosjanie czerpią przyjemność z zadawania cierpienia innym. Ten sposób myślenia jest głęboko zakorzeniony w ich kulturze. Moim zdaniem nigdy nie stworzyli kultury hedonizmu, kultury przyjemności. Więc jedyne, z czego mogą czerpać przyjemność, to zadawanie bólu innym. Mówią sobie, jeśli ja czuję się źle, to inni powinni czuć się dwa razy gorzej. I to jest problem. Jak już pan wspomniał, obecnie jest pan wolontariuszem, opowiada pan o tym, co dzieje się na Ukrainie, ale czy nie wyklucza pan też, że przyjdzie moment, kiedy po prostu sięgnie pan po broń? Oczywiście, to prawdopodobne, chociaż nigdy nie miałem broni w rękach, ale mam wielu przyjaciół, pisarzy, intelektualistów, którzy tak jak ja nigdy nie mieli nic wspólnego z armią, a teraz sięgają po broń i walczą. Więc wszystko jest możliwe. Z ukraińskim pisarzem, filozofem Wołodymyrem Jermolenko rozmawiał Marcin Pośpiech. To już prawie wszystko w raporcie na dziś, 9 marca, 14 dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wracamy jutro z kolejnym wojennym wydaniem raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami w ten trudny czas. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków.
Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, EduNavigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.